Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na czytaniu kwartalnym na miesiąc październik, listopad i grudzień 2020. Dzisiaj zrobimy sobie dwa rozkłady, takie szybciutkie, w miarę jak najbardziej ogólne, bo i tak co miesiąc robię Wam szczegółowe czytania. Zrobimy sobie rozkład zawodowo-finansowy i uczuciowy. Ale najpierw, zanim rozkłady, wylosuję dla Was jedną kartę przewodnią, jaka energia będzie przez te 3 miesiące Wam towarzyszyła, patronowała. No dobrze, kochani, to zacznijmy sobie od spraw zawodowo-finansowych i najpierw karta przewodnia. Karty oczywiście są już potasowane, żeby nie zabierać czasu i poprzez przełożenie wybiorę teraz dla Was jedną kartę na te 3 miesiące. Karta dla raka to 10 kielichów. Piękna energia, kochani. Energia stabilizacji życiowej. Energia szczęścia rodzinnego, pełnej rodziny, zadowolenia z bliskich, z dzieci, z partnera, partnerki. Bardzo miłe emocje. Niektórzy będą planować małżeństwo, niektórzy będą już zakładać związek małżeński, tworzyć rodzinę, niektórzy być może powitają na świecie dzieciątko, dowiedzą się, że niebawem powiększy im się rodzina. 10 kielichów to jest też spełnienie życiowe odnośnie mieszkania, domu, przeprowadzki, ustabilizowania sytuacji zawodowej. Wsparcie rodziny, przyjaciół, na to na pewno możecie liczyć. No i taka fajna atmosfera, cieszenie się sobą, przebywanie ze sobą. Ta rodzina jest razem, jest scalona, nie jest gdzieś tam porozbijana poprzez pracę czy jakieś inne losowe wydarzenia, na które być może nie macie wpływu. 10 kielichów jest to karta bardzo, bardzo taka szczęśliwa. Karta mówiąca o tym, że rodzina darzy się szacunkiem, że ma do siebie zaufanie. Że bardzo jest za sobą. Jest to karta życia w harmonii, po prostu. Spełnienia życiowego, no i dostatku oraz wdzięczności za ten dostatek, tak? Ktoś z rodziny, spod znaku ryb, może być dla Was przez te 3 miesiące dużym wsparciem. Osoba, która chce Wam pomóc, bardzo jej na Was zależy. Na trzymaniu kontaktu, relacji, no i też być może, albo wręcz na pewno, darzy Was wielkim uczuciem. Więc tak tutaj to, kochani, wygląda. Piękną macie kartę tła. Zobaczymy teraz, jak sprawy zawodowo-finansowe. I już przekładam karty i zaczynamy. Październik. 8 kielichów. Król kielichów i 6 buław. Listopad. 6 kielichów. Karta słońca. Rycerz denarów. I grudzień. Rycerz buław. 8 buław i 5 kielichów. No, gdyby nie ta 5 kielichów, to bym powiedziała, że macie rewelacyjne czytanie, ale ono i tak jest bardzo dobre, bo taka mała karta, piąteczka, że tak powiem, nie ma tu wpływu na te mocne karty, zwłaszcza po środku karta słońca, arkan wielkich. Moi drodzy, już dobiorę te 2 karty, może 8 kielichów też i już interpretujemy. Dlaczego jest 8 kielichów? Bo jest 9 kielichów. Czyli poprawa własnego samopoczucia. Coś musicie zmienić, żeby albo się rozwijać zawodowo. To może być zmiana stanowiska pracy, czyli niektórzy będą awansować, niektórzy będą zmieniać pracę na lepszą. Dojrzeli być może już do tego, żeby zaangażować się w coś większego. Mają już możliwość, że tak powiem, mierzyć wyżej, tak? Czyli awanse, jakieś no,
inne stanowiska, bardziej poważniejsze, być może bardziej jakaś odpowiedzialna praca. Myślę, że to jest też takie dojrzewanie powoli do tych zmian, ewentualnie do rozwoju jakiegoś osobistego. Potrzebujecie być może zmiany, być może potrzebujecie znowu jakiegoś typu adrenaliny bądź poprawy swojej sfery emocjonalnej. Chcecie, żeby było Wam dobrze, żebyście byli zadowoleni z efektu swojej pracy, no i przede wszystkim, żeby pracodawca był zadowolony. Więc tutaj możecie liczyć na pomoc raka ryb bądź skorpiona. Tutaj pamiętajcie o tych rybkach. Jest to osoba starsza na pewno od Was, bardzo doświadczona, z artystyczną duszą, ktoś, kto naprawdę umie doradzić, umie czegoś nauczyć, umie zatroszczyć się i, że tak powiem, zaopiekować, zwłaszcza jeżeli trafiacie jako nowicy już pod skrzydła tej osoby, która ma Was przeszkolić w jakimś zawodzie, bądź czegoś nowego Was nauczyć, zainspirować być może czymś. To są też dobre umowy, to są też takie intuicyjne decyzje. Więc jakieś zmiany, kochane raki, w październiku, które wyjdą Wam bardzo, bardzo na dobre. Ktoś może docenić Wasze właśnie umiejętności i no, podnieść Wasze kwalifikacje, więc tutaj awans jak najbardziej tak. W sferze finansowej bardzo dobrze, jesteście w pracy bardzo poważnie traktowani, jest miła atmosfera w pracy. No i myślę, że tutaj ta zmiana zaowocuje tym, że po prostu, nawet też mamy tutaj kartę ryb, więc to ktoś spod znaku ryb prawdopodobnie, jeżeli macie takiego szefa bądź szefową, na tyle doceni Wasze umiejętności, Wasz rozwój zawodowy, że zaproponuje Wam albo większe pieniądze, albo lepsze stanowisko. Natomiast jeżeli pracujecie na własny rachunek, pójdziecie w innym kierunku. Żeby sobie poprawić, żeby sobie polepszyć życie, być może robić to, co sprawia Wam wreszcie satysfakcję i odniesiecie w tym sukces i naprawdę no, wybijecie się na tym pomyśle. Być może współpraca właśnie z jakąś osobą, ewentualnie no, będziecie mieć dobrego mentora, nauczyciela, który Wam dobrze doradzi, poprowadzi w odpowiednim kierunku, gdzie faktycznie no, ten temat załapie, że tak powiem, w środowisku, tak? I ludzie będą naprawdę wręcz podziwiali Wasze umiejętności i Wasze osiągnięcia. Co w listopadzie, kochani? W listopadzie widzę, że tutaj spełniacie jakieś swoje marzenia, naprawdę w pracy bardzo, bardzo dobrze. Te osoby, które być może coś tutaj nowego zaczynały, podjęcie jakiejś nowej pracy i na razie były na przyuczeniu, jest szansa, żebyście już w listopadzie podpisały umowę na stałe. Jakieś pieniądze, rozwój finansowy, na które od dłuższego czasu czekaliście, też jak najbardziej lada moment nadejdzie, ale te dwie karty mówią, że wreszcie czujecie się stabilnie w swojej pracy, tak? Że macie nadzieję na to, że ta praca jednak będzie na dłużej, że to stanowisko należy Wam się i no tak łatwo się go nie pozbędziecie. Praca miła, praca w fajnej atmosferze, wysokie zarobki, spełnianie swoich marzeń z dzieciństwa, u niektórych współpraca z dziećmi, tak? Współpraca z dziećmi. Co w grudniu? W grudniu widzę bardzo duży postęp, będzie się dużo działo, będzie dużo pracy, wszędzie będzie Was pełno, dużo podróży jakichś, dużo nowych znajomości, zwłaszcza ze strzelcem bądź z lwem, więc tutaj no, bardzo taka duża aktywność zawodowa. Co jeszcze? Jakieś nowe kontakty, nowe znajomości, być może praca zdalna też, bo pojawia mi się tutaj internet, jakieś komunikatory, praca właśnie poprzez media. Co jeszcze? Jakieś podróże służbowe, wyjazdy, nowe pomysły na siebie, więc będziecie tutaj zaangażowani być może w rozwój firmy bądź współpracę z kimś, kto no, tutaj ten pomysł będzie z Wami budował. Zobaczmy teraz tą piątkę kielichów. Dlaczego na koniec grudnia jesteście tacy zasmuceni? To ma związek tutaj z tą ósemką buław, czyli albo za szybko coś idzie do przodu. Być może chodzi tutaj też o umowę, że miały być uzgodnienia, że jakaś umowa będzie przedłużona albo jakaś lepsza oferta, lepsza jakiś aneks, no wiecie o co mi chodzi, przedłużenie umowy albo lepsza propozycja pracy, to chciałam powiedzieć, tak? Czyli lepsze warunki, znowu jakieś takie docenienie przez partnera biznesowego bądź pracodawcę, natomiast no tutaj coś Was rozczaruje. Ta piątka kielichów to jest karta
być może niedostrzeganej pomocy, być może tutaj zaangażowaliście się tak, że ktoś nie docenia Waszych pomysłów, nie Waszych starań, że faktycznie jest gonitwa i działacie. Może być też informacja, że no niestety w grudniu dotrą informacje, ale to jest pod koniec grudnia, że, no, że coś z pracą nie tak, że być może trzeba będzie właśnie przejść na pracę zdalną. Może dołożę jeszcze jedną kartę. I mamy kartę Księżyca, no czyli właśnie jakieś sprawy są niewyjaśnione, coś jest zakryte, być może chodzi o intuicję, być może inspirację do tworzenia czegoś nowego, być może chodzi tutaj, bo to jest Wasza karta, kochani, to jest też karta ryb i Wasza jednocześnie, bo zobaczcie, na każdej karcie jest rak, mimo że to jest karta ryb, to jest karta też raka, więc ja tutaj też zawsze podciągam tą kartę pod Was raczki. Może macie jakieś wewnętrzne tajemnice, albo po prostu jesteście za bardzo skryci, za bardzo tacy, no, mało oficjalni. Być może jakieś są problemy waszej natury, że nie umiecie się otworzyć. Może być też taka sytuacja, że praca po godzinach, bądź na nocne zmiany, która no niestety was jakoś nie zadowoli, ewentualnie no... Nie będziecie wiedzieli, co dalej będzie od nowego roku, bo mogą być znowu jakieś obostrzenia i to Was jakoś załamie, że tutaj no nie wiadomo, czy ruszać z tym interesem, czy nie, czy będzie jakiś postęp, czy nowe wiadomości jakieś dotrą. Więc tutaj taka niewiadoma w tym księżycu, nie wiadomo, co to będzie, tak? Coś jest przykryte, coś jest nie do końca odkryte, mogą być właśnie jakieś takie złudzenia, jakieś... ukryte emocje towarzyszące temu, bądź sprawy jakieś niejasne, które trzeba będzie właśnie rozstrzygnąć, bo tutaj może być związek właśnie, no może chodzi właśnie o umowę, bądź zatrudnienie, bądź ogólną działalność, jeżeli chodzi ogólnie o pracę, tak? No dobrze, więc tak to wygląda. Myślę, że nie macie się co martwić, bo tutaj naprawdę ta dziesiątka kielichów, która też pokazuje taką rodzinną atmosferę w pracy, może też być jakiś biznes rodzinny, może być też praca w domu tymczasowo przeniesiona, no na razie wszystko odpukując idzie w dobrym kierunku, ale nie wiadomo co tam w każdym momencie może tym naszym rządzącym uderzyć do głowy i wymyślą sobie nowe przepisy, więc tutaj no trzeba mieć rękę na pulsie, ale pieniędzy i pracy nie powinno Wam brakować, więc bardzo, bardzo ładnie. No dobrze, kochani, to tyle. Mówiłam, że te rozkłady będą króciutkie, tylko takie nakreślające, więc o pracę do końca roku nie musicie się martwić. Mogą być też osoby, które będą zmieniać zupełnie pracę, więc nie martwcie się, jeżeli ktoś Was zwolni z obecnej pracy, bądź sami podejmiecie decyzję, że w tym miejscu już żadnej kariery nie zrobicie, jesteście wypaleni emocjonalnie i nie widzicie swojej przyszłości, nie widzicie rozwoju. Sami odejdziecie, zaraz pojawi się nowa oferta, nowa propozycja i tam dopiero zaczniecie robić karierę, tam naprawdę odniesiecie sukces i podziw wśród ludzi, którzy będą doceniać. Myślę, że jakieś Wasze umiejętności związane z wytwarzaniem czegoś, z kreacją czegoś, projektowanie, rękodzieło, wytwarzanie czegoś, jakiś zmysł artystyczny, mówię, takie jakieś dzieła, które można stworzyć, swoim talentem. No jest tego masa, więc tutaj myślę, że te raczki, o których mówię, wiedzą o co chodzi. I bardzo fajny okres, więc przechodzimy teraz do spraw uczuciowych i zobaczymy, mam nadzieję, że też będą pozytywne karty, tak jak tutaj w pracy. Przekładam. I już patrzymy, kochani. Październik. Królowa kielichów, pięć buław i sześć buław. Listopad, koło fortuny, karta świat. I cztery miecze. I kochani, grudzień, siedem mieczy. Dwa miecze i paść buław. No takie przeplatane to czytanie, powiem Wam. Dopowiemy sobie karty oczywiście.
No widać, że początek października rak jest bardzo zakochany, bardzo taki ustabilizowany, jeżeli chodzi o uczucia. Poważny, dojrzały, wie czego chce, wie co sprawia mu przyjemność, jakimi uczuciami chce być obdarzony, chce wspierać partnera. Natomiast te osoby, które nie mają partnera, mogą poznać na początku października osobę z Waszego trygonu, rak, skorpion bądź rybki. Może być to osoba starsza od Was, kobieta bądź mężczyzna. Ktoś, kto być może od jakiegoś czasu uważany jest przez Was jako przyjaciel, przyjaciółka, ale teraz zacznie się coś rozwijać, tak? No na pewno ta osoba chce dla Was dobrze, jest bardzo za Wami i jest pewna swoich uczuć, tak? Że jest to prawdziwe i bardzo dojrzałe, szczere uczucie. Piątkę buław sobie dopowiemy. Dwie buławy, czwórkę mieczy. Siódemka mieczy. I dwójka mieczy. Oczywiście królowa kielichów to jest Wasza energia, moje kochane raki. Więc być może to jesteście Wy, że no rak jest tak po prostu przepełniony tą miłością, albo potrzebuje tego, potrzebuje takiego poczucia bezpieczeństwa, tego wsparcia. No i kocha, za bardzo kocha, pewnych rzeczy być może nie widzi. Więc to może być Wasza energia, może być energia poznanej nowo osoby. W połowie października mamy 5 buław i 2 buławy, czyli w związkach może być różnie, możecie się jakoś, no nie wiem, przepychać, kłócić i mieć jakieś spory pomiędzy sobą. Ale jak to w związkach, może trzeba się dotrzeć, więc tutaj uważajcie, bo może być burzliwie. Niektóre raki, jeżeli tutaj walczą o jakąś miłość, być może muszą pokonać konkurencję i dlatego zastanawiają się, czy wchodzić w to, czy nie, bo ta osoba może być zajęta i tutaj pojawia się ktoś trzeci. Trzeba będzie rozwiązać jakoś ten problem, ale rak musi się zastanowić, czy opłaca mu się wchodzić w taką relację. No koniec października mamy 6 buław, więc tak, jeżeli mieliście jakieś tam kłopoty, chwilowy kryzys w związkach, udaje się pogodzić, sytuacja wraca do normy, po ciężkich jakichś takich, no naprawdę trudnych sytuacjach, cierpliwie konflikt jest zażegnany, tak, więc tutaj Wasz sukces i Wasze osiągnięcie, być może cierpliwością i spokojem udało Wam się wypracować jakieś kompromisy. Natomiast te osoby, które tutaj być może pchają się w romans z osobą, która jest zajęta, bądź ma kogoś, bądź ma jeszcze nieustabilizowaną, nieokreśloną sytuację, bo może być rodzina w tle, pamiętajcie, że tutaj możecie wejść w związek, gdzie osoba prowadzi podwójne życie, ewentualnie no, już kończy coś z rodziną i za chwilę będzie singlem, dopiero będzie można się super zaangażować. Natomiast może być też taka sytuacja, gdzie świadomie musicie podjąć decyzję, czy chcecie wchodzić w relację na chwilę z osobą, która po prostu ma drugie życie, ma rodzinę, dom, dzieci, męża, żonę. I potrzebuje tylko chwilowej jakiejś przygody, odskoczni. Nie planuje zmieniać swojego statutu, tak? Czyli stały związek z Wami nie wchodzi w grę. Więc tutaj tego się wystrzegajcie. Bo na pewno ten romans, jeżeli wchodzicie w jakąś parę, zakończy się tylko chwilową jakąś przygodą i nic więcej. W listopadzie zmiany, duże zmiany. Że tak powiem, zrządzenie losu i zupełny inny obrót spraw. Mamy tutaj koło fortuny, czyli zmiana przeznaczenia. Może wyjedziecie gdzieś, kochani, i tam poznacie cudzoziemca, obcokrajowca, bądź osobę, no gdzieś tam mieszkającą na obczyźnie. Bo mamy tu izolację tej królowej kielichów, tak? Czyli być może, no, jednak odpuszczacie sobie tutaj tą osobę. Jeżeli ta karta symbolizuje Was, to w listopadzie niektóre raki wyjadą sobie na urlop gdzieś za granicę, odpocząć, przemyśleć wiele spraw. No może tam się pojawić jakaś informacja, jakaś znajomość właśnie z osobą tutejszą, tamtejszą. Ale raczej to będzie jakieś tutaj
okres wypoczynku, gdzie podsumujecie sobie w głowie pewne wydarzenia, tak naprawdę zapytacie siebie, czego wy oczekujecie. Te raki, które muszą wyjechać za granicę do pracy, no będzie chwilowe rozstanie z domem, z partnerką, partnerem, z rodziną. Ale uczucie pozostaje, więc różne takie wersje, powiedzcie kochani, co tam do Was pasuje. Grudzień, jakieś wiadomości tutaj wyjdą, nie wiem, będziecie się też śpieszyć z czymś, podjęciem jakiejś decyzji, która Was bardzo tutaj, bardzo Was jakoś stresuje. Albo macie wątpliwości, albo nie wiecie, co robić, tak? Pojawia się być może wodnik, bliźniak bądź waga, osoba po 35 roku życia, z którą albo jesteście w ukrytym związku, ewentualnie mogą tutaj wyjść jakieś kłamstwa na wierzch, tak? I wy stresujecie się całą tą sytuacją, boicie się, jak to wszystko się dalej rozstrzygnie. Jesteście zaniepokojeni. Być może nie widzicie na ten moment żadnego rozwiązania i gdzieś tam wewnątrz siebie ten niepokój próbujecie jakoś złagodzić, rozstrzygnąć i podjąć sami decyzje. I tak naprawdę mogą to być też wyrzuty sumienia u niektórych. Jeżeli wejdą tutaj w jakąś relację, zwłaszcza gdzieś na jakimś wyjeździe, to później będziecie mieć wyrzuty sumienia i będzie Was, że tak powiem, dręczyła myśl, co tu dalej zrobić, powiedzieć prawdę czy nie, jaką dalej podjąć decyzję, bo ta siódemka mieczy to są kłamstwa. To może być zdrada, ale to może być też ukrywanie czegoś przed innymi, tak? Coś robię w pośpiechu, żeby ktoś mnie nie nakrył, żeby nie zobaczył. Może też chodzi o pośpieszną jakąś decyzję, jakąś wiadomość, która tutaj do Was dotarła i teraz musicie jakoś to sami przetrawić, podjąć jakąś właśnie decyzję. I tutaj mamy pracę. Wyszła dziewiątka denarów, więc być może to jest, chodzi o sprawy zawodowo-finansowe, może chodzi o mieszkanie, może chodzi o stabilizację związku, bo jeżeli Was nie ma, to ta rodzina troszeczkę, że tak powiem, cierpi na tym, tak? Kończycie paziem buław, więc chcecie coś naprawić, może niektórzy ze względu na dzieci. Więc te osoby, które są tutaj w stałych związkach, będą próbowały jakoś zacząć działać w dobrym kierunku, próbować coś naprawiać. Na pewno biernie nie stoicie, tylko działacie. Jakaś rozmowa, jakieś zaangażowanie w związek, wyjaśnienie czegoś. Natomiast te osoby, które tutaj uwikłały się być może w jakiś romans, gdzieś tam właśnie na wyjeździe, ale niekoniecznie, pojawił się ktoś nowy, bądź miały jakąś przygodę chwilową miłosną, mogą tego żałować, ale później być może będą chciały podtrzymać ten flirt, tą znajomość. Paź Buław jest bardzo kreatywny, ma nowe pomysły, lubi zawierać nowe znajomości, więc może tutaj ktoś taki się pojawi. Oczywiście Paź Buław to jest zodiakalny strzelec, więc może z zodiakalnym strzelcem tutaj też zaczniecie coś nowego tworzyć. Jeżeli ten zodiakalny strzelec był byłym Waszym partnerem, to on tutaj może jakoś wracać ciągle. Nie wiem, tak mi się wydaje, że niektóre raki być może nie wyleczyły się jeszcze z czegoś, być może chciałyby wreszcie coś zakończyć, podsumować jakiś rozdział, odpocząć sobie, tak? Może być taka sytuacja, że rak jest zakochany, ale cały czas po głowie chodzi mu jeszcze partner były, tak? I nie wie, co zrobić. Rak jest na rozdrożu, bije się z myślami. Wydaje się rakowi, żeby opanował sytuację, tak? Ale następują jakieś zmiany, jakieś przeznaczenie. Być może rak chce właśnie być szczęśliwy i już zakończyć definitywnie jakiś temat byłych partnerów, partnerek. I zacząć nowe życie, i chcę odpocząć, tak? Uleczyć może zranione serce, zranione właśnie uczucia. Tylko, że tutaj, nie wiem, albo wodnik jakiś Was oszuka, okłamie, albo coś chcecie ukryć przed wodnikiem, bardzo się tym stresujecie, bo zależy Wam na stałym związku, tak? Ale nie wiecie, co macie dalej zrobić, bo na koniec grudnia znowu pojawia się temat jakiegoś strzelca. Też może być, kochani, taka sytuacja. Zobaczmy jeszcze tego pazia buław. No właśnie, i tajemnica. Ktoś ukryty, tak?
przed światem zewnętrznym, o kim myślicie, ukryty kochanek bądź kochanka, więc tak tutaj to wygląda. Widocznie rak tutaj być może zdecyduje się, żeby jednak w jakiś romans wejść, ale pamiętajcie, że macie wsparcie rodziny, no i jeżeli Wam jest teraz dobrze raki, to po co to chrzanić? No nie kombinujcie nic, żebyście znowu nie zostali... Ach, już nie będę mówić, z ręką w nocniku, może jak Zabłocki na bydle, żebyście nie wyszli na tym. Miałam nie mówić, a powiedziałam. Więc tak tutaj to wygląda. Też może być taka sytuacja, że rak jest zakochany i być może ma jakieś dwóch adoratorów, którzy walczą o niego i nie wie, co ma zrobić. Może wodnik i strzelec. Dobra, zobaczmy teraz afirmację. Miałam, kochani, Wam wczoraj nagrać film, ale gardło mnie bardzo boli i nie dałam rady. Więc przepraszam. A już teraz kończę dla Was ten film i czuję znowu szczypanie. Ojej, 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 dobrze. I dla raczka tworzę cudowną pracę. O, jak ładnie. Przepiękna karta. I już czytamy. Całkowicie otwieram się na nowe możliwości w pracy. Wykorzystuję moje talenty i zdolności twórcze. Pracuję w cudownym miejscu z ludźmi, których kocham, a wynagrodzenie za pracę jest dla mnie satysfakcjonujące. I kochani, to jest piękne podsumowanie rozkładu na sprawy zawodowo-finansowe. Wy się otwieracie na nowe możliwości, więc nie bójcie się tej ósemki kielichów. Ona może symbolizować odejście, zmiany w pracy, ale dla mnie to jest właśnie otwarcie się na nowe możliwości, że wy wchodzicie w jakiś nowy etap, że jesteście gotowi, bardziej dojrzali, bardziej... świadomi swoich umiejętności, swojego talentu i możecie się, że tak powiem, no już na coś mocniejszego polecić, powołać, tak? Już jakieś macie atuty w ręce i jakiś fach i ktoś doceni Waszą pracę, Wasze umiejętności i może Wam powierzyć bardziej, że tak powiem, bardziej jakieś poważne funkcje, obowiązki, tak? No i oczywiście lepsze stanowisko, czyli awans, mówię, awans cały czas ja tam widzę, docenienie Was w pracy, no i oczywiście adekwatne do tego wynagrodzenie. Więc bardzo ładnie ta karta to podsumowała. Pięknie. I zobaczmy jeszcze, co aniołki, jaką kropeczkę nad i. No proszę bardzo. Ucz się życia, kochany raczku. Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. A całe życie się uczymy, a i tak głupi umieramy, jak to się mówi w cudzysłowie. Więc każde doświadczenie wzbogaca nas, tak? Musimy wyciągać wnioski z naszych postanowień, z naszych kroków życiowych, naszej działalności. Oczywiście też spraw uczuciowych, tak? Cały czas się uczymy na własnych błędach. Kroczymy po omacku, musimy właśnie doświadczać, uczyć się po prostu życia. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, być może tylko dla jednej osoby. Piszcie w komentarzach, jak to tam z Wami rezonuje. Zachęcam też, żebyście sobie odsłuchali dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Na pewno tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią Wam to czytanie. Dziękuję Wam za wszelkie formy wsparcia, przemiłe komentarze, łapeczki, subskrypcje. Naprawdę bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. A głównie za to, że YouTube później poprzez ten algorytm bardziej udostępnia moje filmy i mogę, że tak powiem, liczyć na szerszą widownię. Więc tutaj dokładacie się do rozwoju kanału. Serdeczne dzięki. Te osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały, zachęcam. Wystarczy zalogować się na Facebooku czy Instagramie przez e-mail. No dobrze, kochani, nie marudzę. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia, do kolejnego razu. Wszystkiego dobrego, raki. Pozdrawiam.